Proszę Państwa, laureatem w kategorii Biznesu Roku zostaje Pan Wojciech Ostrzewa. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Kapitule za wyróżnienie. Myślę, że to jest wyróżnienie dla całej społeczności aniołów biznesu, która działa coraz bardziej intensywnie i coraz prężniej w Polsce, ale również dla tych firm, w których jestem zaangażowany. Bilon jest tutaj sąsiadem, dlatego że tylko 200 metrów, 250 metrów dalej w Jana Pawła 29 po sąsiedzku kreujemy polski blockchain, który będzie rewolucjonizował świat finansów, ale również świat dokumentów i świat tożsamości. Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie coś zrobić, co będzie na miarę jednorożca. Jestem na takim etapie mojego życia zawodowego i prywatnego, że jestem w stanie przeznaczyć część moich oszczędności na inwestycje w nowe technologie, na inwestycje w nowe, młode firmy. A dlaczego to robię? Dlatego, że oczekuję z jednej strony ponadprzeciętnych wzrostów, z drugiej strony myślę, że to jest dokładnie ten obszar rynku, gdzie mogę zainwestować nie tylko mój kapitał, ale również dodać moje doświadczenie i moje kontakty. Czasem to doświadczenie i kontakty są znacznie ważniejsze niż pieniądze, bo to dopiero one umożliwiają rozsądne wykorzystanie zainwestowanych pieniędzy, zainwestowanych środków finansowych. Pomoc firmom polega na tym, że startupy czy też scale-upy bardzo często chorują na typowe choroby wieku dziecięcego. To znaczy są mało zorganizowane, nie mają struktur. Nic dziwnego, dlatego są startupami, ale jednocześnie mają tą dynamikę i elastyczność, której tak brakuje dużym korporacjom. I myślę, że zderzenie doświadczenia kilkudziesięciu lat doświadczenia w prowadzeniu dużych firm z potrzebami nowych, nowoczesnych, technologicznych instytucji daje bardzo dużo wartości dodanej. I tutaj to jest to, co jest moim pomysłem na życie i również mam nadzieję, że moim pomysłem na zarabianie pieniędzy, bo na koniec nie robię tego po to, żeby budować sobie pomniki albo żeby działać na zasadzie charytatywnej, tylko również po to, żeby zarobić pieniądze.